Nazywam się Kamil Zdun. To zabawne, że jeden szczeniacki wybryk może przekręcić twoje życie o 360 stopni. Miałem wszystko, lecz nie zostało mi nic. Nie skończyłem szkoły i tułałem się po świecie razem z moim kolegą w niedoli, Damianem Wąsikiem. Niech mu ziemia lekko będzie. 2 tygodnie temu zdechł nasz szkorbut. Za pieniądze ze sprzedaży ciała Damiana pewnemu zboczeńcowi kupiłem w lombardzie pistolet. Nie mam już nic do stracenia. Dzisiaj odmienię swój los. Ale smród, jakby coś zdechło. Nie ruszać się, skurwysyny! O rany, otwórz ci okno, bo się zżygam. A nie mówiłem! Pakować kasę w tą torebkę po butelce! O matko, pomóżcie tej starszej pani, chyba zemdlała! To od smrodu! Jezus Maria, nie sądziłem, że coś tak może śmierdzieć! Powtarzam ostatni raz! Nie wyjdę stąd, dopóki ta torebka nie zapełni się po brzegi wilonem! To on tak śmierdzi! Niech ktoś zawoła ochronę! Sprawiedliwy los sprawił, że poślizgnąłem się na bełcie staruszki i straciłem równowagę. Pistolet wypalił jakby sam, przestrzelając organy, których nazwy bym znał, gdybym skończył szkołę. Szkołę, która dzięki mnie zniknęła z powierzchni ziemi. Nigdy nie zapomnę tamtego widoku. Do widzenia. Dobra, dla czystego sumienia, żeby nie było, że ich nie ostrzegaliśmy. Halo? W szkole jest bomba. Kto mówi? Damian Wąsik. Kamil, pojebało cię? Dobra. Nieważne kto. Na pewno nie Kamil Zdun.